Im dłużej działa rząd platformy, tym bardziej wydaje mi się, że będzie jeszcze śmieszniej niż zapisu. Pamiętacie może obietnice wyborcze Donalda Tuska? Pamiętacie, jak on słusznie mówił, że pisowcy rozsiedli się na tych wszystkich stołkach, że tylko ciągną te nasze pieniądze, że państwo jest takie oplecione taką pisowską ośmiornicą działaczy partyjnych, którzy siedzą w tych zarządach, w tych radach nadzorczych i tylko biorą pieniądze. I że należy z tym skończyć. No, czytam wam chociażby 100 konkretów. Donalda Tuska. W spółkach skarbu państwa zwolnimy wszystkich członków zarządu i rad nadzorczych, przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w którym decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne. Jeden ze stu konkretów, więc nie będą zatrudniać swoich partyjniaków. Dalej mamy umowę koalicyjną platformy obywatelskiej trzeciej drogi i lewicy z 10 listopada 2023 roku, i w tejże umowie koalicyjnej było napisane tak. Jednym z priorytetów koalicji będzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa przez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze. W największych polskich firmach muszą pracować najlepsi specjaliści i menedżerowie, a nie osoby wybierane z klucza partyjnego lub rodzinnego. Strony koalicji będą wspólnie działać na rzecz wdrażania najwyższych standardów ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa. No jak to pięknie wygląda, ja się przecież z tym zgadzam. Tak, nie powinno być polityków w tych zarządach. Tam powinno się robić konkursy, powinno się powoływać najlepszych specjalistów i to oni powinni się tym zajmować. No rząd obiecał, że będą transparentne konkursy, że nie będzie partyjniaków, po czym powołali jako członka Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych panią Magdalenę Roguskę z Platformy Obywatelskiej, szefową gabinetu politycznego, ministra z Platformy Obywatelskiej, Marci. Na Kierwińskiego. Więc ja nie wiem w ogóle. No, przez całe miesiące mówią, nie będziemy zatrudniać partyjniaków, odpolitycznimy spółki Skarbu Państwa i jak tylko zaczęli powoływać ludzi do spółek Skarbu Państwa, to powołują członków Platformy Obywatelskiej. No, czy można być bardziej bezczelnym? No, jak można tak bardzo nie dochowywać swoich obietnic przed zaledwie paru tygodni? Jak oni od tego zaczynają, jak już tak szybko zaczynają łamać swoje obietnice, dojść do państwa i powołać swoich kolegów i koleżanki, to zobaczymy, co będzie przez kolejne parę lat.